Hello, I want to talk to you about my home. It's an open home, open for the friends, of course. It's a home is a family home. And a lot of people, they have no home, they are traveling, they are refugees. They have left everything. They are left a home and they live in tents with just a bed, a sandwich. Dom jest taką naszą ostoją, naszym korzeniem w naszym pojęciu ogólnie życia. Jest naszym gniazdem, w którym składamy jaja. Myślę, że w naszej społeczności jest podstawą do tego, żeby się zahaczyć w tym życiu i żyć. Nie mam za wiele do powiedzenia o domu, ponieważ jestem bezdomny w jakimś sensie i nie mam domu. I więc chyba to tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie. No, dom jest dla mnie strefą właśnie bardzo prywatną, która jest moim schronieniem. Właściwie tak jak mówią w Anglii, dom jest moim zamkiem, my home is my castle, a jest właśnie bardzo taką intymną strefą, w której mój dom na pewno troszkę odzwierciedla jak dom każdego człowieka. Mój charakter jest w nim troszkę nieładu, pewne sprawy z kolei są bardzo utrzymane w dużym porządku. No, bardzo ważny jest dla mnie dom i stąd też w ogóle tutaj ten projekt był mi bardzo bliski, tegoroczne hasło festiwalu Land Art, także. Dom dla mnie nie jest konkretnym miejscem, są to relacje z ludźmi, i z którymi czuję się dobrze, bezpiecznie, z którymi spędzam miło czas i na których mogę polegać. Ze względu na to, że przeprowadzałam się wiele razy, mam wiele takich miejsc i ciągle buduję sobie nowe. No dom dla mnie to oczywiście przede wszystkim ludzie. Dom tworzą ludzie, a nie miejsce. Człowiek musi w domu czuć się akceptowany. Nie zawsze to niestety jest rodzina, zwłaszcza teraz, kiedy ta forma tej rodziny się bardzo zmienia. To także są rzeczy, do których jesteśmy przywiązani, które mają swoją historię. No, dla mnie jest to rodzina, Białoruś, miłość i słońce. A house is a place where you feel safe and where you feel that you belong. And also it's, I was thinking about the layers of the body. So the body has skin, then clothes, and then a house. It's like another layer. Home is it's very difficult to put here. Okay, home is nature is our home. So for me, it's like an spiritual or mental place that we have to belong to that place. Home is not an static place. It's like always in movement, like we are always going to work to another place, immigrating for try to find some work, traveling. Dom jest, dla wielu się wydaje, takim miejscem, takim ostatnim schronieniem i czymś dla nas bardzo ważnym, takim miejscem, na którym mamy panowanie, ale tak naprawdę on jest jeszcze takim miejscem pierwotnej opresji. I bardzo dużo różnych potem formatywnych działań, strachów, lęków jakichś wychodzi z domu, który mieliśmy. Może właśnie przez tą władzę, która jest z nim związana. Przez osoby właściciela, rodziców, którzy mogą zapraszać, wypraszać, nakazywać. Czyli jest właśnie też naszym takim pierwszym miejscem zetknięcia z władzą i z jej opresywnym stosunkiem do nas. Myślę, że to przede wszystkim jakieś takie ciepło rodzinne, coś, co się kojarzy ze spokojem, jakąś stabilnością,
ze stabilizacją w życiu ogólnie, z miejscem zakotwiczenia jakiegoś człowieka i takie połączenie może świata tego rzeczywistego z tym światem sakrum, to już może tak bardziej symbolicznie, tak, ale chyba to jest taka kwintesencja tego, co kryje się pod tym pojęciem, dla mnie przynajmniej. Dom dla mnie to przede wszystkim relacja. Relacja z sobą, relacja z drugim człowiekiem, relacja z swoją tożsamością, z przyszłością, przeszłością. I dlatego wydaje mi się, że dość często występuje brak tej relacji, co powoduje, że jest tak dużo ludzi bezdomnych. Dom to jestem ja. Dom to jestem ja. No i to jest, powiedziałam, jak zastanawiałam się nad hasłem dom i próbowałam ustalić doświadczenie ludzkie ze słowem dom, czyli poczytałam troszkę, no, okazało się, że to słowo jest bardzo, bardzo pojemne i zależnie od potrzeb różnie interpretowane. W którymś momencie doszłam do wniosku, że dom każdy nosi w sobie. I tak jest mi to o tyle bliskie, że mam takie doświadczenie, że dom to jestem ja. Dom, w związku z tym, że go nie mam, jest dla mnie wszystkim. I przez całe życie go szukam. Szukam. Ale na wiele lat go znajduję, później znowu go szukam. Dom mi się zawsze kojarzył z miejscem, z czasem i z ludźmi. Kiedy myślę o domu, to myślę o pewnej przestrzeni. Nie tylko o ścianach, oknach i dachu. Nie myślę o miejscu, w którym się śpi. Myślę o miejscu, do którego się wraca, przychodzi, wchodzi albo się stamtąd wyjeżdża. Czyli dom, czyli to miejsce jest jakimś punktem tranzytowym, takim punktem przejścia. I w sensie fizycznym, i w sensie metaforycznym. Dla mnie dom ma takie dwie przenikające się płaszczyzny. Ta idea domu ma takie dwie przestrzenie, bo z jednej strony z mojego doświadczenia wynika, że fajnie jest mieć stosunek do domu taki dość swobodny, czyli żeby czuć się w domu wszędzie tam, gdzie się jest. Tego wielokrotnie w życiu doświadczałem, w różnych miejscach mieszkałem, co jakby też sprzyja takiemu myśleniu. A z drugiej strony oczywiście jest ten mit domu jako miejsca, w którym się czujemy bezpiecznie, że niby każdy potrzebuje mieć coś takiego. Stąd pewnie takie pragnienie, prawda, i ciągłe wracanie do tego archetypu domu jako czegoś trwałego. I think people always traveled. You know, we were always migrants, cultures migrated around the world and everything. But the idea of home was always the idea of either something familiar, a place of belonging, but more than that, it's about what's inside you, you know, what remains inside you after everything can be taken, you know. So home, in a way, is our feelings, our memories of place and identity. You know?